18. Jest godzina 18. Tu Radio Maryja, rozważajmy tajemnicę wcielenia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radować serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się za zmarłych, wieczny odpoczynek raz z małym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kto się modli za mną? Modlił się Maria i Stefan Zapalenicy. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże Państwa. W dotychczasowym kształcie. Za kandydaturą Małgorzaty Gersdorf opowiedziało się 14 członków Rady. Przeciw było 3, a jeden wstrzymał się od głosu. W pierwszej połowie stycznia z funkcji przewodniczącego Rady zrezygnował Dariusz Zawistowski. Afera Amber Gold jest niewątpliwie aferą platformy obywatelskiej, mówi szef moją posługę na antenie Radia Maryja dobiegła końca. Program realizowała Joanna, która pozostanie z Państwem do końca programu wieczornego. Szczęść Boże, mówi Hanna Maria. Do usłyszenia. Obradowanie skończone, podejmiemy dziś temat historia Polski w dzieci. Naszym gościem będzie pan Maciej Sikorski, instruktor teatralny. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Do świadectwa dla małżonków i rodziców naszym gościem będzie pan dr Jacek Polikowski. Podejmiemy temat fałszywe wizje szczęścia. Początek tego spotkania godzina 21.30. ściągał poprzez wymiar sprawiedliwości urzędy skarbowe, aż po ministrów. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując przy tym oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W 2011 roku przejęła 3 linie lotnicze i na ich podstawie stworzyła przewoźnika OLT Express. Firma założona przez Marcina B. okazała się jednak piramidą finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Film Guillermo del Toro Kształt Wody ma najwięcej szans na tegoroczne Oscary. Nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Hollywood. Wśród nominowanych jest też polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent.
What a great morning. Kształt wody otrzymała aż 13 nominacji do Oscarów, w tym za reżyserię, za scenariusz, za najlepszą rolę kobiecą oraz dla najlepszego filmu. The Shape of Water, Guillermo del Toro. W tej głównej kategorii obraz Guillermo del Toro będzie rywalizować m.in. z Dunkierką Christophera Nolana, Lady Bird Grety Gerwig oraz filmem Trzy billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. Do Oscarów w kategoriach aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Denzel Washington, Gary Oldman, Frances McDormand, Meryl Streep i Sally Hawkins. Opowiadający o życiu Vincenta Van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować o Oscara z takimi hitami kinowymi jak Dzieciak rządzi czy Coco, który niedawno zdobył Złoty Glob. W tym roku nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną przyznane po raz 90. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 4 marca w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do końca dnia w kraju pochmurno, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum i do plus 4 na południowym zachodzie. A jutro też zachmurzenie duże i słaby deszcz lub opady śniegu. Temperatura nieco wyższa od 0 na wschodzie do 3 stopni w centrum i nawet do 9 jutro na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Radio Conchita, to Café Euro Conchita, Barbie Baby, Armstrong Extra. To Café Euro Conchita, Barbie Baby, Armstrong Extra. Także oprócz tego, że chcą tę żonę Dubeca, taką, on z nią rozwód ma w Białymstoku, Dubec w cerkwi świętego Mikołaja przewodzi jako dyrygent od bardzo wielu lat, ma taką grubą żonę i z nią rozwód wziął. No, podobno, niepodobna do tej Gołdy, która akurat naśladuje żonę Dubeca, ale może podobna pod względem tuszy. No, ale tamta to jaki ma operowy głos, job twaju mać, bo właściwie raz zaśpiewała na ślubie w cerkwi. No i było 65 osób na tym chórze. Myślałam, że ten balkonik się zawali, ale naprawdę każdy dostał po 70 zł. No to było sporo pieniędzy, proszę Państwa. No jak dla takich darmozjadów, co jako te dzieci, co mają tylko kieszonkowe od rodziców, po 25 zł, proszę Państwa. Także buziaczki, no i że, proszę wieść kaczki. No i Radio Conchita nadaje, Radio Conchita nadaje, proszę Państwa. No i ta jego żona, żona Dubeca, gdzieś tam na tych wsiach, po wsiach jeździ podlaskich. Akordeon ma, ja mówię cholera, akordeon jest tak ciężki, no ale ona z akordeonem i może jeszcze jeden dodatkowo, czy dwa instrumenty i po tych wsiach jeżdżą, proszę Państwa, śpiewają po tych wsiach, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra nadają. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. No niech tam nadają, ale nie wiem po co ta Gołda, ona tutaj tak robi jako ta ateistka pod podróbki prawosławnych z Białegostoku. Przecież prawosławna osoba to ona jest bardziej wierząca jak katoliczka tutaj z Warszawy, bo te katoliczki to tak jak wszędzie idą, wszystko im wolno i przed ślubem wolno i po ślubie i w ogóle i udaje tylko mądrzejszą od swojego przecież papieża. No. No i jak tu zjechałam to już od wielu, wielu lat, proszę Państwa, to ta Gołda naśladuje żonę Dubeca. No możecie Państwo nie znać kierownika chóru, ale to jest bardzo oddany człowiek. On właściwie to jest z Ukrainy człowiek. I nic, żadnej Ukrainy w nim nie widać. Dlaczego? Dlatego, że on od bardzo wielu lat, może i od urodzenia, jest tam w Białymstoku. I to może być tak, jak ja jestem Chinką czy Amerykanką. Urodziłam się, matka mnie tu przywiozła, wychowałam się, prawda? To może być tak. On, jako ten Ukraińczyk, wcale nie jest grekokatolikiem, bo grekokatolicy to wierzą przecież w papieża.
I on w tej cerkwi prawosławnej właśnie dyryguje w Anglii, Ameryce, Białystok na Lipowej 15. Ja tam u niego śpiewałam wielokrotnie. Ale również też w młodzieżowym chórze Aleksandra. Aleksander już nie dyryguje. Ja nie wiem, też może dyryguje, ale od czasu do czasu. Natomiast widzę, że z internetu już widzę, że tym chórem młodzieżowym o 7.30 w niedzielę, który ma śpiewać do liturgii, no to jakaś siostra tam dyryguje. Może ona zmieniła swój wygląd, bo patrzę, że jakaś taka nowa, inna. No nie jest w moim stylu, ale dobrze dyryguje i jest dyrygentką chóru młodzieżowego katedry w Anglo-Ameryce Białystok. I podam tylko tutaj informację taką dla ciekawości, że tam w tej cerkwi przy kinie Pokój Lipowa 15 przy hotelu Crystal Hotel był papież, w misjusz nie pamiętam w którym roku, a może w 69? Nie, no chyba nie. To było dużo później. Papież był, proszę Państwa. Jan Paweł II, no. A z 58 roku to są tam takie zdjęcia i filmy, nawet już mieli aparaty, mieli kamery. W cerkwi, proszę Państwa. Ameryka, Białystok, wiadomo. Liturgie, no czarno-białe, no ale były też filmy nieme. No Anglo, Ameryce, Białystok. No i ta żona Dubeca, bo Jezus, to ja znam jej syna, Dawidka, Dawidek. Także przesyłam Państwu pozdrowienia od Dawidka. Panie Przewodniczący, Dawidek to jest, Dawidek. Rozumiem, że to jest projekt, o którym Solidarność. Ale nie ten, co tu w Warszawie, w Bydgoszczy. Kiedy poznamy jego bliższe szczegóły, tam. Kiedy on trafi, no i Dawidek jest taki dość niemiły, niesympatyczny. Dlaczego? Nie dlatego, że jest prawosławny, tylko dlatego, że ja, no ten dyrygent Dubec zapraszał mnie codziennie do domu. I mówi, że jest chór, że na próbę, na święto, do cerkwi. No i myśmy się tam w domu wygłupiali. A on, ten syn, może był trochę zazdrosny, bo on tam też do ojca przychodził. Nie zawsze może ten ojciec miał czas, był zajęty. Przecież dyrygował w innym całkiem chórze, bo ten jego Dawidek śpiewał w chórze młodzieżowym w cerkwi Świętego Mikołaja w Anglo-Ameryce Białystok. Proszę Państwa, to są tak duże, długie historie. Jakbym Państwu tu zaczęła opowiadać na temat Doylit, skąd się piwo wywodzi, Doylity. Anglo-Ameryka Białystok. No to by końca nie miała ta historia, bo tam też taki klasztor prawosławny, żeński jest, same siostry na przykład śpiewają, ja raz wchodzę na górę, na chór i patrzę, same siostry śpiewają, ale fałszowały, tak jakoś, nie wiem, czy to... I te siostry prawdziwe pojechały na urlop, a i to przyszły jakieś dzieci może, dziewczyny. Proszę Państwa, i tam jest też plaża, Doylity plaża, bardzo duża to jest plaża, tam są krzaki, tam w ogóle jest ubój świń, ubój mięsa, całe ogromne tereny mięskie, zakłady, mięsne. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki, proszę jeść kaczki. No i w tej Anglo-Ameryce Białystok świetnie się zabawiłam w tych cerkwiach, to znaczy zabawiłam. Dla mnie to jest radość w Pana Boga wierzyć, proszę Państwa. No ludzie są czasem zagubieni, w różnych religiach śpiewają, no ale tego Pana Boga, którego masz w serduszku, trzeba głosić. Dlaczego świadkowie Jehowy chodzili? No bo chodził Jezus Chrystus, katolicy nie chodzą. A dziwią się, że świadkowie Jehowy obgadują ich, że są jakąś sektą. Sekty to są wielkie, sekty to są stare. Przecież te nauki, które prezentuje Kościół katolicki, wcale nie są chrystusowe, bo już w 325 roku, jak Państwo pamiętacie, Konstantyn Wielki, który ze strachu przyjął chrzest dopiero co na łożu śmierci, uczynił tak zwany synkretyzm, czyli połączył całe mnóstwo religii, tych religii pogańskich oczywiście, które były dookoła, w jedną państwową, żeby to było uznane, żeby przyklasnąć wszystkim. To dobra polityka, nie? No.
przecież pierwsi chrześcijanie, to oni pamiętali zawsze, że my nie jesteśmy z tego świata. Dlatego nas świat nienawidzi. Jezus tak mówił, ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jeżeli słowo moje zachowali i wasze zachowają, jeżeli nie jest sługa większy nad Pana swego, jeżeli mnie prześladowali i was prześladować będą. Także widzicie, Pani, tak sparafrazowałam troszeczkę. Jezus Chrystus dał do zrozumienia, zapowiedział jakby proroczo też, że pierwsi chrześcijanie będą wydawani na śmierć. No, i tak było w Rzymie. Ale potem ktoś wpadł na pomysł, to znaczy ja mówię, że tu co sekunda to diabeł ma pomysł jakiś, a to wymyślił internet, a to wymyślił, wiecie Państwo. Teraz wymyśli szatan, diabeł, zniszczenie religii, bo powie, kurczę, tutaj mordują, tu katują, tam w średniowieczu stosy płonęły, ludzi palili, no ale żeby ludzi palić, to nawet Biblia mówi, Jahwe mówi, czegoś takiego nie pomyślałbym, nie miałem w sercu swoim, bo jak oni w Tofet, w Dolinie Hinnoma dzisiejszej wznieśli wysypisko śmieci, żeby spalać synów i córki, no to Jahwe nawet nie pomyślał o tym, bo było tam wysypisko śmieci, ale jak Żydzi kamienowali, to wyrzucali zwłoki, a nie żeby człowieka żywego wyrzucić. No, ale u Żydów historia też długa. No i niestety doszło do czegoś takiego, że oni, proszę Państwa, prowadzili też w świątyni prostytucję. Mieli prostytucję świątynną. To co, nie widziałeś o tym? Nawet w księdze Ezechiela wyczytasz, że i ci kapłani, przywódcy w ogóle religijni, tak w pole wyprowadzili cały naród, że musiał pójść do niewoli na okres 70 lat, do Babilonu aż. I oni, ci kapłani, mówili tak, idę za księgą Ezechiela, Jahwe nas nie widzi, Jahwe opuścił kraj. No to oni się tak zachowywali jak dziecko takie. Może trochę niedorozwinięte, może trochę roztargnione, może trochę... No wiecie Państwo, dziecko to jest dziecko. Jak się zbuntuje, to wszystko przekreśli ci. No, także proszę Państwa, gdy nadaję nasze radio, Talk FM, Euro, Concitra, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, już będzie, proszę Państwa, buziaczek, już będzie buziaczek. Proszę być z nami. Będziemy, proszę Państwa, tutaj prezentować nowe programy, proszę Państwa. Dlaczego tutaj Warszawa naśladuje Anglo-Amerykę Białystok? Dlaczego Londyn naśladuje? Dlaczego prawosławnych naśladują? Dlaczego Gołda naśladuje prawosławnych? Chociaż Gołda, no, właściwie w co ona wierzy, to tutaj się spytaj. Ja nie będę mówiła, że ona jest ateistką. Może ona skrycie w jakiegoś tam diabełka wierzy, czarodzieja, no. Także, proszę Państwa, dlaczego tu w Warszawie tak kopyta trzymają w kieszeniach, tak szpanują, tak, a czasem obcinając, jak to Rumunka mówi, Reczek, obcinają ciebie, oglądają, kim ty jesteś, jak ty wyglądasz, że może brzydko wyglądasz, a ty pięknie wyglądasz i zaczynasz na siebie się patrzeć. No cholery, czego się tak na mnie gapią? Czy ja może garbata jestem, koślawa, skrzydlata, skrzydła mi wyrosły? No to Warszawa słynie z tego, że salcesony chcąc się dowartościować, one tak się gapią. 18-17.
Także radia Conchita, cisza taka, proszę Państwa, aż wstyd, że ci sędziowie zachowują się jak ta Hanka Gronkiewicz Walc, wiesz. Ta żebraczka nie chciała się przyznać, w końcu jej ten mąż, proszę Państwa, mąż się przyznał, mówi, że odda kamienicę, a jej głupio, no się kłócił pewnie. Dla dobra państwa na pewno był dla nas dobrą wiadomością. Oczywiście mamy świadomość, że musimy pracować do końca w poczuciu odpowiedzialności za państwo. Ze sformułowaniem o całym świecie prawniczym rzecznik prasowy KRS trochę przesadził, bo na przykład poseł PiS, a zarazem członek Rady Stanisław Piotrowicz tłumaczy, że decyzja o wyborze nowego przewodniczącego nie była konieczna. W moim przekonaniu do tych wyborów w ogóle nie powinno dojść. Z formalnego punktu widzenia dopuszczalne brak merytorycznych podstaw. 17 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS, która zakłada wygaszenie kadencji obecnych członków sędziów Rady po wyborze nowych, a ten powinien dokonać się maksymalnie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Mimo to KRS wybrała nowego szefa. Jakie cele pod jego kierownictwem w tak krótkim czasie zamierza osiągnąć Rada? Musimy mieć świadomość, w jakim czasie pani prezes przejmuje przewodniczenie Rady. Że jest to sytuacja, kiedy już weszły w życie przepisy de facto likwidujące Radę sprzecznie z Konstytucją. Ale organ musi trwać. My w poczuciu obowiązku za Radę będziemy trwać do ostatniego dnia możliwego. Będziemy starali się tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola konstytucyjnego organu i że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, kiedy zwykłą ustawą chce się zmienić naszą Konstytucję. To są rzeczy niedopuszczalne. Z kolei Stanisław Piotrowicz przekonuje, że o merytorycznej pracy nie ma mowy, co było widać chociażby na dzisiejszym posiedzeniu. Nie ma problemów w tej chwili takich, którymi Rada winna się zająć. To widać po porządku obrad Krajowej Rady Sądownictwa, że nie ma nad czym debatować. Zresztą i dziś w punkcie drugim były sprawy różne. I z żadnych spraw różnych nie było. Wpisano do porządku obrad, ale nikt o żadnych różnych sprawach dyskutować nie chciał i nie podnosił tego tematu. Rada składa się z 25 członków. Zgodnie z nowymi przepisami 15 członków sędziów Rady będzie wybierał teraz Sejm większością 3/5, a nie jak do tej pory środowiska sędziowskie. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Radiu 24. Prawie 25 po 18 co najmniej 58 polskich zawodników weźmie udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Poinformował dziś Polski Komitet Olimpijski, co najmniej, bo dopiero jutro Polski Związek Narciarski podejmie decyzję, czy do Korei poleci jeden czy dwóch narciarzy alpejskich. O tym, kto będzie reprezentował Polskę i z jakimi nadziejami do Korei jadą nasi sportowcy, Witold Banach. By polecieć do Korei, trzeba było spełnić wygórowane sportowe wymagania, wyjaśnia prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Przyjęliśmy wcześniej założenie, że normy międzynarodowe są normami, które przyjmuje Polski Komitet Olimpijski. W dniu dzisiejszym 58 zawodników spełniło normy i wymagania upoważniające ich do udziału w igrzyskach, w tym 26 kobiet i 32 mężczyzn. Liczba osób współpracujących wynosi 76 osób. Są to trenerzy, serwismeni, lekarze, fizjoterapeuci. Andrzej Kraśnicki podkreśla, że tegoroczne igrzyska w Pjongczangu będą dużym wyzwaniem dla polskich sportowców. Sądzę, że nasze szanse są w wielu dyscyplinach i wielu konkurencjach. Najbardziej oczywiście w skokach narciarskich, ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że powtórzenie wyników, jakie miały miejsce w Vancouver i w Sochi, będzie bardzo trudne. Ja osobiście będę się cieszył z każdego medalu. Chorążym polskiej reprezentacji będzie Zbigniew Brudka, pierwszy Polak, który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów oraz Mistrzostwo Olimpijskie na tym dystansie. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Roman Derks nie krył dumy z takiej decyzji. Bardzo wielkie wyróżnienie, dlatego że 4 lata...
Boże. Daj spokój. Także proszę Państwa, no takie nasze radio kończyka. Dzisiaj troszeczkę też z przerwami. Dlaczego? Dlatego, że ja wychodzę tutaj sprawdzać naszą Ligowską, czy są ludzie prawosławni. Mówię, sława Jezusu Chrystu. No nikt nie odpowie, sława wa wieki, no bo nie ma, proszę Państwa, ludzi prawosławnych, jak to się mówi. Gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Także proszę być z nami, koniecznie proszę być z nami. Już będzie wszystko ok, już będzie wszystko w porządku. Proszę Państwa, cukru troszeczkę kupcie i będzie ok, będzie w porządku. Troszeczkę cukru, troszeczkę lukru. Jest herbata, proszę Państwa. No, oczywiście to radio tak zanika nam, prawda? No, ale to, proszę Państwa, szatan, diabeł robi wszystko. Odwrócić może uwagę od tego, co się dzieje. Że... O! O! Cud! Cud się stał, moherowa pobudza. 11 miliardów tego typu opakowań. By powstrzymać ten proceder, od 1 stycznia rząd wprowadził opłatę recyklingową za torbę foliową. A zdaniem wiceministra środowiska Sławomira Mazurka, opłata ma pomóc w ograniczeniu tego radia tu ja nie rozumiem, bo oni mówią, że to jest radio pisowskie, a oni mówią, że PiS się rozpadnie. No to nie wiem, o co im tu chodzi. Wytwarzamy to ekologicznego. Kwota ze sprzedaży jednorazówek radio ma być przeznaczona na walkę jest z smokiem. Radio nasze, Polska, Polskie Radio. Izabela J., matka noworodka, którego ciało znaleziono w Brwinowie, usłyszała zarzut zabójstwa i znieważenia zwłok. Ciało dziecka znaleziono w minioną niedzielę przy kontenerze z używaną odzieżą. Z biegłych wynika, że ciąża była donoszona, dziecko urodziło się żywe i było zdolne do przeżycia poza organizmem matki. Prokurator przedstawił Izabeli zarzut zabójstwa dziecka poprzez zamknięcie dróg oddechowych, co spowodowało uduszenie. Jak ustaliła prokuratura, kobieta urodziła dziecko w piątek w mieszkaniu, bez udziału ani obecności innych osób. 28-latka nie przyznaje się do winy. Z jej relacji wynika, że dziewczynka urodziła się żywa, jednak po chwili jej ruchy ustały. Prokuratura wnioskuje o areszt dla podejrzanej. Policja zatrzymała też ojca dziecka, 35-letniego Zdzisława J. Według śledczych nie brał on udziału w zabójstwie. Para ma już troje dzieci. Są one w placówkach opiekuńczych. W informacjach dnia Szwajcaria lawina błotna zablokowała autostradę A2 i największy w Europie tunel Gotthard. Łączy on niemiecką i włoską część Szwajcarii. Jest też głównym połączeniem z Mediolanem we Włoszech. Autostrada A2 i tunel Gotthard są zamknięte w obu kierunkach. Z powodu lawiny zablokowanych zostało 11 ciężarówek i 6 samochodów osobowych. 22 osoby musiały być ewakuowane. Lawina spadła na niemiecką ciężarówkę, kierowcy udało się uwolnić. Jak informuje policja kantonu Uri, zagrożenie lawinowe uniemożliwia na razie rozpoczęcie prac specjalistów i oszacowanie szkód. Nie wiadomo, kiedy ruch w tunelu będzie mógł być wznowiony. Ze względu na duże opady śniegu zamkniętych jest wiele dróg górskich. Jedyna możliwość przedostania się do włoskiej części Szwajcarii to przejazd przez przełęcz San Bernardino. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. Msza, a potem prywatna ceremonia pogrzebowa dla rodziny. Tak wyglądało pożegnanie Dolores O'Riordan, wokalistka grupy Cranberries. Spoczęła dziś u boku swojego ojca. Dolores spoczęła na cmentarzu przy lokalnym kościele Ballybricken nieopodal Limerick. To tu się urodziła, to tu śpiewała kiedyś w chórze. Dolores zaznaczyła naszą kochaną lokalną społeczność na mapie świata. Dotyczy to nie tylko miasta Limerick, ale całego hrabstwa. Jesteśmy jej za to wdzięczni. Mówił podczas nabożeństwa ksiądz Liam McNamara, przyjaciel rodziny. Dolores O'Riordan umarła 15 stycznia w Londynie. Przyjechała tu, by nagrać ścieżkę wokalną nowej wersji klasyka Cranberries Zombie, opracowaną przez grupę Bad Wolves. Policja informuje, że nie traktuje tej śmierci jako podejrzanej. Dokładne wyniki sekcji i przyczyny zgonów mamy poznać w kwietniu. Dolores O'Riordan miała 46 lat. Do Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Thank you.
najdroższy. Znowu jest przerwa, Państwo zobaczą. Niestety po prostu jakieś dziadostwo nam tutaj strasznie dokucza i przeszkadza. No i nie ma tutaj na to rady, proszę Państwa. No, jeżeli są tego typu biesiady. No. Radio Conchita, proszę Państwa, jest tak oryginalne, że już takiego drugiego radia to na pewno nie ma, proszę Państwa. Zagrożenie dla pluralizmu oraz demokracji, kontrowersje... O niebo błękitne, ześlij nam pomyślność. O Perunie, daj nam siłę. W czele owego ludu stoi wielki niebo książę, błękitne i tam jeszcze Zeus siedzi. Zeusa oni wierzą. Oni wierzą w Zeusa. Setka ich znaczy tyle, proszę Państwa, w Zeusa wierzą. Wielce oni to jest ukochali Zeus, ten ale Zeus, gdzieś około 940 roku grody obronne zaczęli budować. Ciągle walczą, sąsiedzi ich najeżdżają, Wieleci zwłaszcza. No i musiał nasz Mieszko poszukać sojusznika. Z południa przybyła Trawa, córka księcia czeskiego Bolesława. Witaj, o pani, zechciej spocząć. Dobrawa swą postawą mocno zaintrygowała Mieszka. Pytał ją o cuda, których dokonywał prorok Jezus, o którym tyle mu opowiadała. Najbardziej dotknęło go to, gdy mówiła o życiu wiecznym i to, że jej Bóg jest wszechmogący i panuje nawet nad żywiołami. Getting bang, jakieś dziadostwo. To jest możliwe. Musisz tylko przyjąć chrzest, a błogosławieństwo spłynie na cały twój kraj. Cała sieć banku to jest jedna lipa. Z niemieckich rąk. Na pewno by to wykorzystali przeciwko nam. Nic przeciwko nam, tam nie gadając. Biskup Jordan. Po prostu jedna wielka lipa. In nomine Patris et Filii. Bank nie służy ludziom, tylko po prostu on chce zarabiać. No to jeżeli takie są banki, w takim społeczeństwie żyjemy, żeby bank wykorzystywał tylko ludzi, to po co to wszystko? Mam takie wrażenie, że bank nie jest już Niemcy ruszyli w pościg, na to czekał Mieszko. Na tyły wojsk niemieckich rzucili się piechurzy, a przód zaatakowała jazda. Margrabia Chodo uciekł. Mieszko sztuką wojenną i podstępem pokonał wroga. Wielki był to władca, mnóstwo dobrego dokonał. Ale jednej rzeczy mu zabrakło. Czy wiecie jakiej? Rozmowa niedokończona, historia Polski według dzieci. Zobaczyliśmy pełnometrażowy film animowany przygotowany do kin na temat Mieszka I. Film, który powstał z rysunków dzieci, no i z inspiracji tutaj obecnego w studiu pana Macieja Sikorskiego. Jak pan ogląda no, pięciominutowe dzieło w wykonaniu dzieci, jakie emocje towarzyszą? Mieszko pierwszy przyjął chrzest poprzez potrójne zanurzenie w wodzie. Ciągle też bardzo podziwiam właśnie twórczość dziecięcą. Tutaj tego nikt nie powie, bo im nie zależy na przekazywaniu, na głoszeniu prawdy, tylko takie, wie co. A to historia dla dzieci, a to historia dla nastolatków, a to historia dla starych dziadów. I tak pieprzą sobie dogadzając, wiesz, a nikt żadnej prawdy nie
się zrobi. Pozna, bo nikt tej prawdy im nie głosi, skoro oni zakryli prawdę, przykrywając łaciną, ciemnotą, średniowieczem. Gdzie ta będzie? Gdzie będzie prawda? Nie będzie. Tylko świadkowie Jehowy i głoszą prawdę i są oddani i za darmo to ci zrobią. Także proszę Państwa, szatan, diabeł oczywiście steruje i kieruje, chce, a ludzie wcale nie muszą przecież poznawać prawdy na dobrą sprawę. Nie muszą, będą wiedzieć, że głosili świadkowie Jehowy. Tylko tak, bo to dom przekory. Biblia mówi, poznają, że prorok był wśród nich. No to będzie po fakcie, bo tak, jak będą ginąć w Armagedonie. Historia Polski według dzieci. Zapraszamy też Państwa do pytania. Postawię to pierwsze zasadnicze pytanie. Czy jest to grupa wybranych dzieci? Czy Państwo są otwarci na prowadzenie takich warsztatów w szkołach, czy w ośrodkach kultury, czy w jakichś stowarzyszeniach, gdzie gromadzą się dzieci? Powiem w ten sposób. Ja mam takie marzenie, żeby to, co zostało, czyli te powiedzmy 5 odcinków, zrealizować naprawdę z rozmachem, żeby to była rzeczywiście historia Polski według dzieci z całej Polski. Czyli jesteśmy absolutnie otwarci, robiliśmy konkursy, napływały do nas prace z różnych miejsc, więc w momencie, kiedy uda nam się jakoś już przygotować finansowanie na dokończenie cyklu, to naszą wielką radością będzie, jeśli będzie to miało zasięg ogólnopolski, czyli na pewno będziemy starali się ostatnią część w produkcji tego filmu zrobić w taki sposób, żeby można było uznać, że to jest dzieło dzieci z całej Polski, bo do tej pory były konkursy, pierwszy odcinek był realizowany w Niepołomicach, drugi był ta druga część, czyli od 2 do 7 odcinki były realizowane w Krakowie, ale też były konkursy plastyczne, nadsyłały. To nie były tylko krakowskie dzieci, ale było ich tych spoza Krakowa stosunkowo mało. Natomiast teraz myślę, że dałbym szansę i bardzo chętnie zrealizowałbym poszczególne warsztaty i później poszczególne odcinki w różnych miejscach Polski. I być może, gdybyśmy mieli wsparcie mediów ogólnopolskich, to bardzo chętnie przyjmowalibyśmy rysunki z całej Polski, może nie tylko z Polski. Historia Polski według dzieci to temat, który dziś podejmujemy na antenie telewizji Trwam i Radio Maria w rozmowach niedokończonych. Historia opowiedziana w filmach animowanych, poprzedzona specjalistycznymi warsztatami. Kto pisze scenariusze? Czy scenariusze do tych odcinków piszą dzieci, pisze życie, czy one są przygotowane? Patrząc na pierwszy odcinek, wydaje się, że są przygotowane, zwłaszcza w tej wersji treści przekazanej od komentarza, który słyszymy opowieści o danym wydarzeniu, o danym bohaterze, jak teraz mieliśmy chrzest pierwszy, bitwę pod Cedynią i sytuację przed Mieszkiem pierwszym. To znaczy, to jest tak, że ja piszę scenariusze, one są mojego autorstwa. Jedną rzecz też chcę podkreślić, że te filmy nie mają na celu jakby edukacji historycznej, one nie mają szkoły zastępować, czy one nie mają budować wiedzy, bo coś, co jest jakby znakiem takim firmowym naszej fundacji, bo to produkcja filmu i nasze działania powstają w ramach fundacji, która nazywa się Budzenie Pasji. I jakby to jest, to właśnie w ten sposób też traktujemy. Natomiast same scenariusze, ja sobie zakładałem pewne wydarzenia, które chcę pokazać, ale czasem byłem zaskakiwany jakimiś rysunkami, które gdzieś tam mnie trochę kierowały na pewne boczne tory. Więc to jest dzieło, na którym w jakiś sposób też to, co się dzieje na tych warsztatach, ma wpływ, bo czasami powstaje taki rysunek, który aż się prosi wykorzystać w filmie i dla tego rysunku czasami gdzieś tam coś do tego scenariusza się dorzuci, bo generalnie ja na to patrzę w ten sposób, że my właśnie chcemy rozbudzać tą miłość do historii, a nie zastępować edukacji, bo to jest zupełnie coś innego. Na samym początku słyszeliśmy, że edukacja historyczna rozpoczyna się w czwartej klasie szkoły podstawowej. Tego nie jestem pewien, dlatego tak dopytuję. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dziećmi, które mają 7-8 lat, prawda? Dokładnie. Rysunki najmłodsze
Najmłodszym uczestnikiem był chyba mój syn Kosma, który ma 4 lata. Narysował niebo i trawę i bardzo się cieszył, bo znalazły się w filmie te rysunki, ale było kilku uczestników takich 7-8-letnich. Natomiast najwięcej prac było wykonywanych przez dzieci między 9 i 11. Tam 11-latków było kilku, 9-10-letnie dzieci, to była taka największa grupa chyba. Zobaczyliśmy pierwszy film, Mieszko. Ile rysunków dzieci zostało wykorzystanych do tego materiału? Do Mieszka? Do Mieszka. Trudno mi powiedzieć, ale chyba o wiele więcej zostało w następnych odcinkach. Jeszcze będziemy oglądać odcinek Grunwald, gdzie też były konkursy w szkołach, więc tam tych rycerzy się przewinęło dość sporo, to nie wiem, z 50, 60, więcej może nawet. Niektóre oczywiście one są tam czasem powielane, ale to są same postaci. Do tego dochodzą tła, dochodzą czasami jeszcze elementy architektury, więc to tak w setkę idzie chyba już tak. Myślę, że więcej. Już wiemy, ile rysunków. Jak długo trwa praca nad animacją, nad pracą w studiu przed komputerem? Powiem tak, my trochę goniły nas terminy, więc ta praca to było kilka tygodni nad odcinkiem, ale takiej pracy naprawdę intensywnej od rana do wieczora, albo nawet do późnego wieczora. To są, no każda sekunda w zasadzie wymaga wielkiego wysiłku, bo tam trzeba dobrać tła, trzeba się zdecydować, czy bliski plan, czy daleki, jak my to pokażemy. Potem jest wybór animacji, bo to jest też ważne, że to robi garstka ludzi. My nie jesteśmy jakimś studiem filmowym wielkim, bo film powstawał w zasadzie sama produkcja, były osoby, które prowadziły warsztaty, tu był Łukasz Wrona, mój przyjaciel, z którym robiliśmy bardzo długo właśnie widowiska, byli moi koledzy rekonstruktorzy, inni, była Wiola Chmielewska, która prowadziła warsztaty i na tym się ta część zamykała. Natomiast później Joasia Dziedziak, dziewczyna, która jest dopiero kończy animację komputerową, wykonała tytaniczną robotę, po prostu fantastyczną, to jakby ona była tymi naszymi rękami. I był Olgierd Chmielewski, który, nazwijmy to, taką oprawę graficzną tych prac decydował, czasami właśnie o tłach, co, gdzie, kiedy. No i wspólna reżyseria i moja, ale też z udziałem i Asi, i Olgierda, więc no to się to może tak wydawać, że 5 minut to jest bardzo niewiele, ale to jest naprawdę gigantyczny wysiłek. No tak, ale tutaj jest. Pierwszy film, który zobaczyliśmy, Mieszko, to filmy animowane, powstające w ramach warsztatów z dziećmi, warsztatów historycznych, o historii polskiej, dzieci, rodzice i aktorzy. Już wiemy, kto pisze scenariusze, kto jest reżyserem, wiemy, kto jest lektorem w danych odcinkach, że są to dzieci. No, powstaje gotowy produkt, film animowany. Kto go dopuszcza do emisji? Czy dorośli, którzy chcą, żeby film był widziany oczyma dorosłych, jakby oczyma dzieci, czy jednak pierwszym recenzentem są dzieci, które patrzą na film i mówią, podoba nam się. Ja rysowałem tego rycerza. Tak, ja rysowałem tego rycerza, ale chodzi mi o taką sprawę rozumienia przedstawianego materiału, czy też do odbioru, czy do emisji, zanim pójdzie do emisji ten materiał, czy widzą go dzieci, gdzie konsultacja jest z nimi jako z tymi odbiorcami późniejszych filmów animowanych, czy jest to w pełni rola dorosłych, czyli reżysera i to znaczy pracujących. Dzieci zrobiły swoje już tak, tą największą część pracy one wykonały, natomiast zbyt wiele by ich było, mielibyśmy kilkudziesięciu konsultantów i obawiam się, że nie doszlibyśmy jednak do porozumienia, więc na etapie produkcji, no to jest zespół kilku osób, którzy decydują o tym, w jaki sposób budować te sceny, jak ma ta narracja przebiegać. Natomiast my też się staramy, żeby ten film był uniwersalny. Wiem, że to nie jest może poprawne w pełni, bo żyjemy w takim świecie sformatowanym, że tutaj chcielibyśmy znać grupę docelową, dla której robiony jest ten film i tak dalej. Ja w ogóle jakby nie jestem tym zainteresowany. Że widzieliśmy na pokazach, które mieliśmy, widzieliśmy równie zainteresowane dzieci, jak i dorosłych,
którzy czerpią dużą satysfakcję z oglądania rysunków, niekoniecznie swoich dzieci, ale w ogóle z oglądania dziecięcych rysunków, które jeszcze to jest taki wiek, w którym się nie pojawiło krytyczne spojrzenie na sztukę, prawda? Więc one mają jeszcze tą spontaniczność, tą radość, tą wolność. Więc wydaje mi się, że to jest równie atrakcyjne dla dzieci, jak i dla dorosłych. Nowelia i Aniela od 45 minut. Mamy nadzieję, że rysują. Coś. Tak? Cały czas słyszymy i widzimy, że rysują. Są pod bacznym okiem zarówno kamer, jak i tutaj, zwłaszcza pana jako ojca, pana Macieja. Jak długo dzieci potrafią rysować, jeżeli się zaangażują? No to jest. Tak. Patrzymy, to są oczywiście kaprysy i pełne zaangażowanie. No, zależy od tego natchnienia jednak wiele. To jest bardzo, bardzo różnie. My też staramy się dzieci nie przemęczać, bo chcemy budzić pasję do rysowania i do historii, a nie antypatię, prawda, wzbudzać przez to, że je będziemy zmuszać. Mogę powiedzieć tak, że w czasie warsztatów, które trwały czasem grubo powyżej półtorej godziny, nie mieliśmy takich osób, które były znudzone i ogłaszały, że koniec. Raczej były pytanie nas, czy mogą wziąć do domu rysunek i dokończyć, więc wydaje mi się, że dzieci zainteresowane potrafią naprawdę długo pracować, godzinę, dwie czasami nad rysunkami. Natomiast my też nie chcemy w żaden sposób łamać kołem, bo to było najgorsze, co moglibyśmy zrobić, więc czasami honorujemy ich humory i to, że czasami nie mają ochoty rysować. Kolejny materiał, Grunwald, kilka słów. No tutaj dość duża ilość rysunków była ze względu na to, że zrobiliśmy taki konkurs prac w jednej z krakowskich szkół, w szkole Wierchy, to jest szkoła chłopieńca, więc chłopcy mieli gdzie się wykazać, bo rzeczywiście sporo powstało prac rycerzy, one nie wszystkie weszły do filmu, bo nie wszystkie rysunki jesteśmy w stanie umieścić w filmie, więc to, co chłopcy lubią najbardziej, no rycerze, bitwa. Zapraszamy naszych telewidzów, zapraszamy do obejrzenia, słuchaczy do wysłuchania tej historii związanej z Grunwaldem, film animowany, zrealizowany przez tutaj w dużej mierze Macieja Sikorskiego, cały zespół ciężko pracujących specjalistów, no a nade wszystko przez dzieci, które swoim rysunkiem wyraziły tę prawdę historyczną. Zapraszam. Historia Polski według dzieci. Odcinek trzeci. Grunwald. Wojna często zaczyna się od dyplomacji. Mistrz zakonu krzyżackiego słał listy na zachód Europy, nawet do dalekiej Francji. Niestety prawda w nich nie zawsze występuje, a szkoda. Panie, list przyszedł. Od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingen. Przeczytaj, no proszę. Szybko, szybko. Co mistrz pisze? Wzywa rycerstwo z zachodu na bitwę. Wojna będzie zakonu z królem Polski. Okrutny to ponoć poganin, w nawracaniu pogan przeszkadza. Spodziewałem się tego. Już od dłuższego czasu czekałem na to wezwanie. Ruszajmy natychmiast. Szykuj zbroję. No, zobaczymy, czy pamiętałeś o wszystkim. Trzewiki są, na golenica, na kolanek, obojczyk, na pierśnik, wszystko inne też. Zdaje się, że wszystko. Nie, jeszcze psi pysk. Leć no szybko. Mam słabo cię do tego hełmu.